Spotkanie w Lubinie to kolejny już konwent prezydentów, wójtów i burmistrzów naszego regionu. Pierwsze po wyborach samorządowych i pierwsze po przyjęciu nowego programu operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020. Konwent ma dać bazę porozumienia dla projektów wykraczających poza możliwości i zainteresowanie każdej pojedynczej gminy i miasta. Lubin po prostu zaprosił wszystkich inne gminy i nowych wójtów, nowych burmistrzów. Po pierwsze, żeby się spotkali, po drugie, żeby zaczęli rozmawiać między sobą, dlatego że wychodzimy z założenia takiego, że projekty związane z rozwojem gmin same po prostu wewnątrz gminy nie rozwiną ich. To jest najwyższy czas, to żeśmy od kilku lat już rozmawiali, co nam udało się osiągnąć, jeśli chodzi o gminę między Lubinem a Polkowicami i otoczeniem, o tej współpracy, jeśli chodzi na przykład o infrastrukturę, czyli o kolej, tak? Że te projekty muszą już być ponadgminne, dlatego że miasta i gminy nie będą się rozwijać same. One muszą mieć partnerów, żeby ta siła była w realizacji tych projektów dużo większa i dużo poważniejsza. Pieniądze na projekty regionalne to środki z wojewódzkiego programu operacyjnego, który w nowej perspektywie na lata 2014-2020 przewiduje nieco inny niż w poprzednim priorytety. Program operacyjny dofinansowania unijnego ma 2 miliardy 250 milionów. Z tego ponad 1 miliard 600 to jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czyli na te projekty, my to nazywamy twarde, czyli drogi, kanalizacja, odpady plus wsparcie przedsiębiorstw. Natomiast ponad 600 milionów euro jest z Europejskiego Funduszu Społecznego związane z rynkiem pracy, wykluczeniem oraz z kwestiami związanymi z wsparciem edukacji, ale w tych projektach teraz się cały czas mówi miękkich, ale akurat nowością jest, że Europejski Fundusz Społeczny w tej perspektywie będzie w zamach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie można kupować wyposażenie szkół. Do wykorzystania są duże pieniądze unijne, ale potrzeby są jeszcze większe. Kto zatem ma w tej perspektywie finansowej największe szanse na te środki? Na pewno, to jest zresztą priorytetem Komisji Europejskiej, najwięcej środków idzie na rozwój przedsiębiorczości szeroko rozumianej, ale mocnym akcentem jednak na innowacyjność przedsiębiorstw, na działania badawczo-rozwojowe. Owszem, jest możliwość wspierania przedsiębiorstw takich mniejszej innowacyjności na skali przedsiębiorstw, ale tutaj można się spodziewać dla przedsiębiorców, że mogą być to instrumenty zwrotne, czyli fundusze pożyczkowe, poręczeniowe. Natomiast dla zwykłych mieszkańców chyba ciekawe jest duży nacisk Komisji Europejskiej, tak zwaną gospodarkę niskoemisyjną, czyli krótko mówiąc na wszystko to, co jest związane ze zmniejszeniem zużycia energii, zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza, CO2, pyłów i tak dalej. I to jest drugi pod względem wielkości priorytet z środkami. To jest prawie 400 milionów euro. Oczywiście tam jest także produkcja odnawialnych źródeł energii, natomiast wydaje się, że bardzo duża ilość osób może skorzystać, oczywiście przez pewnego rodzaju mechanizmy, z tych środków. Zebrani na konwencie samorządowcy potwierdzają zgodnie potrzeby regionalne na najbliższe lata i na plan pierwszy wysuwa się komunikacja. Kolej, aż do znudzenia powtarzam, dlatego że kolej umożliwi nam łatwe przemieszczanie się i towarów, ale też ludzi, tak? To znaczy, że ja ciągle powtarzam, że nieważne gdzie jest strefa dokładnie, czy w Lubinie, czy Polkowicach, czy Głogowie, najważniejsze do tej strefy gospodarczej dojechać, tak? Jeśli możemy dojechać w ciągu 20-30 minut do miejsca pracy, to jest to miejsce pracy dla każdego. To nie jest tylko dla mieszkańca danej gminy, czy danego miasta. Dla Polkowic także komunikacja z uwzględnieniem bardzo ważnej kwestii, wiaduktu nad drogą krajową numer 3, w sprawie którego są nowe, dobre wiadomości. Zgłosiliśmy dwa takie zadania, które chcielibyśmy, aby faktycznie były bardzo poważnie brane pod uwagę. To jest system komunikacji, taki zintegrowany system komunikacji kolejowo-autobusowy dla całego Zagłębia Miedziowego. To jest taki jeden, no, chyba najpoważniejsze zadanie, pod którym powinniśmy wspólnie pracować, bo to jest sprawa rozwojowa. A druga sprawa to jest obszar gospodarki odpadami, który też jednak wykracza mocno poza każdą gminę, poza każde miasto. Jest to faktycznie jednak zadanie bardziej już takie subregionalne niż drobne, pojedyncze dla każdej gminy. Jakie jeszcze zadania? No na pewno sprawy związane z budową dróg. Dla samych Polkowic myślę ważnym elementem z punktu widzenia interesu regionu jest odbudowa wiaduktu nad drogą numer 3. Akurat wczoraj na ten temat byłem w Warszawie.
Warszawie idzie w dobrym kierunku. Będziemy budować montaż finansowy i mam nadzieję, tak jak powiedział pan minister mi wczoraj, będziemy wspólnie z rządem brać się za budowę, odbudowę tego wiaduktu. On ma znaczenie regionalne. Głogów ma podobnie sformułowane priorytety. Od lat mówi się o wspólnym połączeniu kolejowym, rozwiązania komunikacyjne, ale także wspólne przetargi, zakupy energetyczne. To są wszystkie rzeczy, o których samorządy powinny wspólnie rozmawiać. Mamy różnego rodzaju projekty turystyczne, otwierają się szanse, za chwilę będą nabory w ramach regionalnego programu operacyjnego. To wszystko, o czym będzie dziś mowa, trzeba będzie przekuć później na wspólne przedsięwzięcia międzymiejskie, międzygminne, tak aby mieszkańcy korzystali z tego, mieszkańcy całego regionu, a nie tylko rozpatrywać niektóre kwestie w obrębie własnych miast i gmin. Mimo że problemy większych miast regionu często różnią się od małych gmin, to kwestia komunikacji, rozumianej jako poprawa funkcjonowania rynku pracy, jest wspólna dla wszystkich. Rozwój regionu powinien być uzależniony od rozwoju nie tylko dużych aglomeracji, dużych miejscowości, ale również i tych mniejszych, bo nasze cele niejednokrotnie są właśnie bardzo spójne. Chociażby pierwszy takim z elementów to jest ta nasza wspólna komunikacja, gdzie połączenia między mniejszymi miejscowościami a dużymi jest naprawdę takim bardzo, bardzo istotnym i niejednokrotnie dużą bolączką dla naszych mieszkańców. Stąd uważam, że jest to jeden z głównych zadań, które powinniśmy sobie wspólnie rozwiązywać. No i nie ukrywam, że bardzo wiele konkursów wymaga wsparcia, czy też składania wspólnych wniosków. I tutaj też jest takie pole do popisu, kiedy możemy się dogadać i składać wspólne wnioski. Czas, kiedy Polska może korzystać z dużych pieniędzy unijnych, jest coraz krótszy. Od tego, jak wykorzystamy szanse rozwojowe, które te unijne środki stwarzają, zależy nasze powodzenie na następne dziesięciolecia.